Kolejarze i pracownicy kolei nie dają za wygraną. W minioną środę po raz drugi spotkali się pod budynkiem dworca PKP w Zagórzu, aby ponownie dać wyraz niezadowolenia w związku z zawieszeniem od 1 stycznia połączeń kolejowych na trasie Jasło-Zagórz-Łupków. Strajkujący zdecydowali się na blokadę drogi krajowej nr 84 z Sanoka w kierunku Bieszczadów. Jak twierdzą, rozwiązania, jakie im zaproponowano, są nie do zaakceptowania. Jestem kolejarzem, który już został propozycja albo się zwolnić, albo po prostu wziąć to odprawę i zwolnić się, a nie to iść do Rzeszowa do pracy. Radni nasi z naszego terenu powinni wszyscy stanąć murem za tą koleją, ponieważ jest to pewnego rodzaju alternatywa tego transportu. Jeżeli zatkają się drogi, które już u nas są tak słabe, zostaną zniszczone przez ten transport ciężki, to nie będzie żadnej alternatywy. Oni razem to robią w duchu. Nie tylko do związku zawodowego takie działanie powinno należeć. Samorząd przede wszystkim powinien dbać o to, żeby tutaj zabezpieczyć te przewozy kolejowe. Tak jak na zachodzie to się dzieje, kolej jest priorytetem, a nie tak jak u nas z skansenem. To trzeba robić to, co na zachodzie. Normalnie w kolej inwestować, a nie czekać 40 lat, żeby tory zarosły trawą. To jest karygodne w państwie polskim, że tak się dzieje. Ale widać, panowie chyba chcą sobie rozkupić spółki, dlatego do tego doprowadzają. Pojawił się jednak promyk nadziei, o którym poinformował zgromadzonych Tadeusz Majchrowicz, szef regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność. Jesteśmy umówieni na spotkanie z panem marszałkiem na godzinę 13 w poniedziałek, tutaj z delegacją kolegów, żeby przy stole negocjacyjnym rozwiązać ten problem. No i mam taką cichą obietnicę pana marszałka, że w lutym co najmniej dwie pary pociągów ruszą z Jasła do Zagórza. Więc to no, w jakiś sposób wypełniałoby ten nasz postulat, bo oczywiście wraz z rozwojem tej linii, z ewentualnymi postępującymi remontami, tych pociągów mogły być więcej. Z informacji, które uzyskaliśmy dzisiaj bezpośrednio po spotkaniu przed budynkiem kolejowym, Urząd Marszałkowski uruchomi dwa połączenia na trasie Jasło-Zagórz. I to już w najbliższym czasie, prawdopodobnie od 1 lutego. Bardzo ucieszyła, myślę, i kolejarzy, i samorządowców, bo ta walka, która była wspólnie podjęta zarówno przez samorządowców, którzy się zjednoczyli w celu obrony tych połączeń, w celu obrony kolei, miejsc pracy i zaangażowanie bezpośrednio samych kolejarzy, związków zawodowych, przyniosły pozytywny efekt. Pomimo tego, iż kierowcy byli zmuszeni kilka minut stać w korkach, akceptowali taką formę protestu, solidaryzując się z kolejarzami. Każda forma protestu jest skuteczna, no, trzymam kciuki. Jeździłem kiedyś, dojeżdżałem do szkoły z Sanoka do Krosna, także no naprawdę to jest w tej chwili ich jedyne źródło utrzymania, także jak najbardziej popieram. Powinni protestować, bo zostawili ich bez pracy, a przede wszystkim chodzi o to, że oni na Bieszczady, tu na całą, tu nasze, ten zakątek, to patrzę na, jak na Polskę D. Niech oni się zastanowią w likwidację takich połączeń kolejowych, jak zubożyli tutaj ten cały obszar i teren. Jak podkreślił podkomisarz Jerzy Górecki z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, manifestacja przebiegała bardzo pokojowo. W sumie protest zabezpieczało około 25 funkcjonariuszy policji. Jest to z pewnością trochę uciążliwe dla kierowców, ale mówię, z uwagi na powagę sprawy, każdy przymyka na to oko. Protestujący przychodzą przez 8 minut przez przejścia dla pieszych, 5 minut przepuszczany jest ruch. Ruch odbywa się w miarę płynnie, nie ma tu jakichś wielkich uciążeń dla kierowców, jak wspominałem. Z Rzeszowa jest tylko jedna załoga 7-osobowa, jest 8 policjantów ruchu drogowego i może 10 policjantów w działu prewencji. W internecie pojawiły się krytyczne opinie odnośnie organizowania manifestacji przez Solidarność. Padały pytania pod adresem związkowców, gdzie byli przez ostatnie lata, gdy kolej systematycznie upadała. Internauci, ja się temu nie dziwię.
nie wiedzą, jak wygląda praca związku, nie śledzą pewnie działań sekcji krajowej, kolejarzy, innych, więc mogą tak twierdzić. Po prostu, wie pan, to są tysiące godzin na negocjacjach przegadanych przez przedstawicieli kolejarzy i to nie jest tak, że nagle. Teraz to widać, bo jesteśmy tu, bo pociągi przestały jeździć. Burmistrz Zagórza ma nadzieję, że pierwszy krok do pełnego przywrócenia połączeń na zawieszonym odcinku, a także modernizacji linii został wykonany. Teraz pora na kolejne. Myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby nasze dalsze dążenia i działania samorządowców i kolejarzy doprowadziły do tego, żeby przywrócić pełny ruch już pasażerski i zarówno zwiększyć ruch towarowy na tej trasie, jak również te połączenia międzynarodowe, o których się też głośno już zaczyna mówić o tranzycie ze Słowacji na Ukrainę bezpośrednio. I myślę, że dalszym naszym działaniem będzie to, żeby przywrócenie tego ruchu spowodowało modernizację linii, bo to jest podstawą do tego, żeby na stałe już ta linia działała, żeby nie było widma katastrofy czy też zamknięcia tego połączenia. I myślę, że naszym kolejnym krokiem, wspólnie w uzgodnieniu z kolejarzami i z samorządowcami, będzie dążenie do tego, żeby doprowadzić do modernizacji linii. Jeżeli poniedziałkowe spotkanie z marszałkiem Zygmuntem Cholewińskim nie przyniesie zamierzonego efektu... Znowu się spotkamy tutaj, ale już nie w samo południe, tylko spotkalibyśmy się wtedy o godzinie 14:15, tak żeby... Kilku nawet minutowa blokada spowodowała to, że ostatni samochód będzie stał na Dąbrówce od strony Senatu.